Jest. Jest. Izolatorowy chomik. Garażowy potwór. Garażowy chomik, co kradnie izolatory z hali i gdzieś chowa je po garażach, po piwnicach. Nie, do piwnicach nie, go w piwnicy za. I tutaj za widzę, że nie było, a znowu się nakociło. Zapomniałam mojej magicznej różdżki. No właśnie. No tak. Jakie tutaj masz czary? To do Austrii z kropeczkami oznaczone. Warszawski, kropeczki. Wielkopolski, piątka, warszawski, trójka, dadant, trójka, dadant, dwójka, dadant, jedynka. Dobra, wielkopolski, dobra, dobra, to już wiem, że wszystkie są. Nie. Czyli to na to szybkie towarowanie dla polskich firm, bo później się zabieramy za dużą produkcję USA, Australia, Belgia. Co tam jeszcze? Nowa Zelandia. Pisze. Nowa Zelandia. O, teraz żeby już Nowa Zelandia. A to do podawania matki, o których dzisiaj w Ameryce mówił niejaki? Frederick Dunn. Co nas bardzo cieszy. Tak, bo to guru. No i dwójki, które będą w przyszłym sezonie hitem chyba, tak mi się wydaje, na rynku polskim z programem Varroa Resistance. Przygotowujemy się do tego. Tak. Także będzie się działo. Kasia, co ty zrobisz, jak tą halę wybudujemy i nie będzie już po garażach, po piwnicach? Będzie nuda. Będzie nuda. Wszystko będzie na miejscu. No trochę żeś... Wszystko będzie wiadomo, gdzie jest. Trochę żeś tu nachomikowała tego. Tak. Przyznam szczerze. No ale dobra, sobota, idę kończyć moją maszynę. Lepiej mieć, jak nie mieć. Idę kończyć moją maszynę. Pogoda jest piękna, słoneczko. A potem idziemy sadzić. Świeci, a później sadzić. Nie, później idziemy na imprezę. Nie, później idziemy coś zjeść. Zjeść. Może śniadanie? Dobrze. No to na razie, pozdrawiamy.